Wieczór. Witam cię serdecznie, jak co wtorek o godzinie 18.00. Z tej strony Ania Urbańska. Jesteśmy na kanale DNA w biznesie struktogram. I niniejszym rozpoczynamy taki cykl, który nazywa się Instrukcje obsługi mózgu. Dzisiaj jesteśmy w pierwszym odcinku, odcinku, w którym będziemy mówić o instrukcji obsługi związku. No, temat dość ciekawy. Postaram się dzisiaj na nim trochę skoncentrować. Będę bazować na swoich doświadczeniach, na doświadczeniach naszych klientów, na doświadczeniach ludzi, z którymi się na co dzień spotykamy. No i mam nadzieję, że zabierzesz dla siebie z tego odcinka trochę ciekawych rzeczy. Już za tydzień będziemy rozmawiać o mózgu dziecka, nastolatka, więc bądź koniecznie z nami. Możesz też pod tym dzisiejszym materiałem podzielić się, jakie ty masz doświadczenia w relacji ze swoimi partnerami, ze swoimi. Bliskimi, no i oczywiście, co chciałbyś? Chciałabyś, żebyśmy o mózgu nastolatka powiedzieli. Jeżeli ten materiał będzie dla Ciebie interesujący, koniecznie wyślij go swoim bliskim, ponieważ rzeczywiście bardzo skrupulatnie do całej, całego tego systemu instrukcji przygotowywaliśmy się po to, żeby dać to jak największą wartość. Także witam Cię dzisiaj w pierwszym odcinku, i dzisiaj rozmawiamy o instrukcji obsługi związku na tyle, na ile się da. Ja się nazywam Ania Urbańska i od 2011 roku jestem master trenerem, trenerką metody treningowej Struktogram. Swój własny biznes prowadzę od ponad 22 lat. Jestem autorką 9 już książek, ukończyłam sporo studiów różnych, a jak już nie znalazłam dla siebie, to po prostu stworzyłam swoje własne. No i chyba to, co kluczowe, to jestem w związku, jestem w relacji takiej, o której dzisiaj będę mówić i tych doświadczeń sporo mam i myślę sobie, że chyba nie ma nic trudniejszego niż rzeczywiście budować fajny, świadomy, otwarty związek, taki, dzięki któremu będziemy w stanie sobie szczęśliwie i dobrze, dobrze żyć. Oprócz tego jeszcze dla tych, którzy nie wiedzą, bardzo, bardzo kocham koty. To, co jest ważne, to to, że my na tym kanale dzielimy się doświadczeniami po to, żeby mieć lepsze życie i ja nie jestem tutaj po to, żeby mukolwiek mentorować, czy pouczać, czy mówić, jak ma wyglądać szczęśliwy związek w dzisiejszym materiale, ale chodzi tutaj troszeczkę o wyższą świadomość, o to, że jak wiesz więcej niż większość ludzi, to możesz spokojnie sobie po prostu lepiej funkcjonować, bo... Bo po co walczyć w związku? Jak to mawiają niektórzy, życie nie miało być walką. Lepiej gdzieś tam w tej wspólnej podróży sobie być, razem sobie żyć. I można się od siebie różnić, będąc w związku. Wcale nie musi być tak, że to tylko plusy się przyciągają, albo plus minus się przyciąga, albo minusy się odbijają, oddalają. To wszystko jest kwestia zupełnie, zupełnie inna. Także zachęcam cię do tego, żebyś obejrzał, obejrzała ten materiał ze swoim partnerem. My będziemy tutaj bazować na takim temacie związanym z mózgiem, z genetyką mózgu, który nazywa się struktogram, tak jak cały nasz kanał, po to, żeby korzystając z wiedzy o najnowszych badaniach mózgu, budować fajniejsze relacje. No i cóż, kiedy przyglądamy się temu związkowi, wszystko zaczyna się od takiego uczucia, które nazywane jest miłością. No i rzeczywiście ten e, aspekt związany z miłością jest takim najskrupulatniej badanym zagadnieniem. E, ludzie niektórzy mówią, że miłość jest gorsza niż. Sraczka, są tacy, którzy mówią, że miłość jest najcudowniejsza, ale tak naprawdę myślę, że poza tym, że pojawia się między nami ta chemia, ta miłość, ta. Ta chęć bycia razem, tak naprawdę jest potrzebnych dużo więcej elementów, nie tylko właśnie ta miłość. Myślę, że potrzebna jest pewnego rodzaju dojrzałość. Dojrzałość w kontekście takiej, rzekłabym chyba, świadomości tego, jak działam, jak działa mój partner, jak działa w ogóle relacja, co się z nami dzieje w tych związkach wtedy, kiedy kogoś poznajemy, kiedy na początku jest oczywiście sielanka, jest fajnie, cudnie, pięknie. No, i poza tą dojrzałością myślę, że też wiedza może tutaj bardzo dużo pomóc. Ta wiedza, która, dzięki której my jesteśmy w stanie budować bliskość, wiedza dotycząca te, tego wszystkiego, co sprzyja temu, żebyśmy łatwiej się ze sobą dogadywali, żeby było nam po prostu bardziej świadomie. No i teraz podzieliłam sobie ten dzisiejszy materiał na takie trzy kawałki, takie trzy, trzy moduły dotyczące właśnie tego, jak my w związkach funkcjonujemy. Jest takie powiedzenie w struktogramie, że ludzie są różni. Jeśli dwoje robi to samo, to jeszcze nie jest to samo. No i bardzo często dzieje się tak, że my kiedy spotykamy się ze sobą na początku relacji, to szukamy tych rzeczy, które nas łączą, tych rzeczy, które są dla nas takie, które potwierdzą, że to jest właśnie ta osoba, z którą my powinniśmy być w relacji. Czyli jakby nie szukamy tych różnic, tylko bardziej szukamy tych rzeczy, które nas łączą. Ja pamiętam tam, kiedy poznaliśmy się z Pawłem, moim mężem, no to też takie rzeczy szukaliśmy. Okazało się, że on tak jak ja lubi tatar, że on tak jak ja lubi flaczki, w ogóle, że lubimy pewne formy wypoczynku, czyli lubimy wypoczynek bierny, niekoniecznie lubimy gdzieś tam snuć się i, i robić różne rzeczy fizycznie. I zaczynasz na początku, jakby większość z nas zaczyna na początku budować swój związek na tych podobieństwach, bo wtedy mamy takie wrażnice, że wow, ale fajnie, kurczę, ta osoba ma tak jak my. A jak jeszcze ma podobieństwo, Podobne doświadczenie, nie wiem, podobne wykształcenie, podobne zainteresowanie, to w ogóle jest wszystko super. No i to tak wygląda, że rzeczywiście te e, podobieństwa są takie cudowne, ale. Ale potem się okazuje, że jesteśmy ze sobą już x lat, e, nagle w związku zaczyna coś e, zachowywać się dziwnie, szpankować, przynajmniej w naszym odczuciu zaczyna się coś zmienić. E, za, uważamy, że zaczynamy się e, częściej kłócić, częściej nie zgadzać, e, pomimo tego, że wydawało nam się, że myślimy podobnie, że to mamy podobne patrzenie. No i nagle te wszystkie różnice, które się pojawiają, stają się e, nieznośne, ponieważ mamy w stosunku do siebie różne oczekiwania i takie... Y, te początkowe przekonania, że będziemy się zawsze głaskać za rączkę i będziemy mieć zawsze te same jakby wniki, rozmów, no zaczynają nam się tutaj troszeczkę rozjeżdżać. Okazuje się, że nasze oczekiwania w stosunku do partnera są często nierealne. My chcielibyśmy, żeby oni byli jacyś, oni chcą, żebyśmy my były jakieś, jeżeli mogę z pozycji kobiety, mężczyznę powiedzieć. Myślę, że to, co jest tutaj kluczowe, to to, żeby zadać sobie podstawowe pytanie, co tak naprawdę nas łączy, jeżeli to jest rzeczywiście Prawdziwa miłość, przyjaźń, chcemy ze sobą być, no to zostaje nam tylko kwestia tego, jak nauczyć się szukać kompromisu, jak konstruktywnie komunikować swoje potrzeby, swoje oczekiwania, jak nauczyć się mówić wprost. Wiadomo jest, że w niektórych sprawach jest czasem różnie. Taki temat jak wychowywanie dzieci jest bardzo często takim tematem, w którym ludzie się kłócą, ale o tym to powiemy sobie w następnym spotkaniu. I czasem jest tak, że ta jednomyślność wcale nie jest siłą dla tego związku. Dlatego gdybyśmy popatrzyli na tą różnorodność, czy na to właśnie, że te nasze mózgi się różnią, moglibyśmy tutaj odkryć parę rzeczy dzięki właśnie tej wiedzy związanej z mózgiem. No bo każdy z nas wie, że osobowość, Człowieka, osobowość naszego partnera życiowego, naszego męża czy żony, to podobnie tak jak nasza osobowość. Z jednej strony składa się z naszej genetyki, czyli jesteśmy jacyś pod kątem budowy mózgu, czyli mamy ten mózg międzymózgowy, kresą mózgowy i pień mózgu, tak, czyli mózg, który odnosi się do y, n, trzech kolorów w struktogramie, o czym za chwileczkę sobie przypomnimy, ale z drugiej strony, ta nasza osobowość to jest również kwestia naszego charakteru. I o ile ta nasza genetyka jest cały czas taka sama, niezmienna, i ten nasz mózg będzie nam tutaj przynosił konkretne rozwiązania, o tyle na poziomie charakteru, czyli potencjału rozwojowego, on jest takim materiałem, który cały czas się u nas zmienia, ponieważ jak wiecie doskonale, środowisko, kultura, wszystkie doświadczenia życiowe, procesy uczenia się wpływają na nasz charakter. No i na szczęście, bo pomimo tego, że różnimy się od siebie pod kątem mózgu, pod względem mózgu, jesteśmy w stanie ze sobą fajnie żyć, fajnie funkcjonować, jeżeli na poziomie tego charakteru będziemy chcieli jakby dokonywać korekt, czy jakby szanować to, że ta druga strona ma inne zdanie, ma inną opinię i nie zmienić człowieka pod względem genetyki. On ma już takie swoje konkretne przesłanki, On taki po prostu już jest, choćby nie wiadomo, co się działo, ten człowiek tak po prostu będzie funkcjonował, jeżeli z, nie wiem, twój partner życiowy z typem cichym, spokojnym, takim zdystansowanym, nie lubi podejmować decyzji, a, a ty bardzo byś chciała, czy chciał, żeby on na poziomie właśnie decyzyjności był taki szybki, w ogóle taki heja do przodu, no to oczywiście na poziomie charakteru takich zmian on może dokonać, tylko pytanie, czy on będzie z tym zadowolony, szczęśliwy, jak to się przełoży na nasz związek. Więc warto. Mieć jakby świadomość tego, że pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zmienić, ale są rzeczy na podstawie, na, jakby na, nad którymi możemy pracować, nad którymi możemy coś zrobić. No i teraz chciałabym Wam w kontekście e, tych sytuacji związanych ze związkiem parę rzeczy pokazać. Kiedyś na szkoleniu mieliśmy taką parę, e, gdzie ich mózgi były bardzo różnorodne. E, on miał bardzo zielony mózg, a ona była bardzo, bardzo niebieska. Co to znaczy w praktyce? On cały czas ją dotykał, przytulał się do niej, podczas szkolenia siedzieli koło siebie. On jej kładł rękę na kolano, na ramieniu, próbował ją gdzieś tam całować, a ona cały czas się odrzucała od tego wszystkiego. Widaj spokój, przecież jesteśmy w środowisku publicznym, bez sensu, co ty robisz, jak ty się zachowujesz. To tak nie wypada. Ludzie patrzą w ogóle, nie lubię tak, przecież wiesz, że tak nie lubię, nie rób tak nigdy. I bardzo mocno było widać, jeszcze zanim nawet uczestnicy wykonali tą analizę biostrukturalną, i Sprawdziliśmy, że rzeczywiście jej mózg jest taki bardzo e, spnia mózgła, e, jakby jego mózg jest spnia mózg, a jest taki właśnie bardziej analityczny, wycofany, no to wtedy a, a, on tak na nią popatrzył, mówi: Okej, okay, czyli ty mnie kochasz, to nie oznacza, że jak odrzucasz moją rękę publicznie, że mnie nie kochasz. no oczywiście, że to jest jasne, przecież przecież ci powiedziałam. Jak ty się zachowujesz? No, to, to jest naturalne, tak jesteśmy w związku, w domu to my możemy, ale tutaj ja nie chcę, żeby tak ludzie patrzyli pet na to wszystko i to jest bez sensu. No i ona tak troszeczkę e, zaczęła się też przyglądać temu, że on może bardziej tego uczucia potrzebuje, a on z drugiej, z drugiej strony, aha, czyli ona jest taka bardziej wyciszona, powściągliwa, dobra, może powinniśmy odpuścić. Drugi, a drugi przykład e, też dotyczy mojego codziennego życia. Jak wiecie, mój mózg jest najbardziej zielony, a więc ja siłą rzeczy jestem tak zwanym zbieraczem. Bo zielony mózg to przeszłość, to potrzeba wracania do doświadczeń z przeszłości, więc ja mam tendencję do zbierania różnego rodzaju rzeczy. Kiedyś to były takie figurki aniołków, czasem to, to były figurki kotów, mniejsze, większe, duże, małe. Ja na przykład z wakacji lubię przywozić magnesy. Dla mnie fajny jest, jak mogę sobie kamień, który był na plaży, na której było cudownie. Ten kamień mogę przywieźć i, i zostawić go u nas w ogrodzie i wtedy tak mi się fajny ten kamień patrzy, bo to był ten kamień tam z tej wyspy, na której byliśmy całą rodziną, i tam było tak. Cudownie. Cudownie, mam fajne wspomnienia. I niektórzy patrzą na to po prostu bez sensu, tak? Zresztą mój, mój mąż też dziwił się, jak można dopłacać do bagażu na, na lotnisku pieniądze tylko dlatego, że jakiś tam kamień wiedziesz albo tony magnesów dla siebie i dla wszystkich. No to wynika właśnie z zielonego mózgu. Jeżeli tego nie rozumiesz, to będziesz w konflikcie ze swoimi bliskimi. To tak jak taki wątek, który w związkach się często pojawia, że ludzie mówią, bo ty mi wypominasz, bo ty mi przypominasz ciągle sytuacje z przeszłości, że kiedyś to zrobiłem tamto to zrobiłem. No, słuchajcie, generalnie jest tak, że nikt z nas no, nie lubi zbytnio rozdmuchiwać przeszłości. Ale, co jest ciekawe, Zieloni lubią rozmuchiwać przeszłość, ponieważ oni lubią wracać do doświadczeń, które miały miejsce, lubią um, sprawdzać te sytuacje. Czasem, na przykład, bazując na tych doświadczeniach z przeszłości, to oni pamiętają, w czym mieli porażki, kiedy czuli się źle i na przykład też zapamiętują różne trudne sytuacje ze związku, z poprzedniej rozmowy, z jakiejś wakacji. Więc tak naprawdę niektórzy mówią: A, bo ty obwiniasz ciągłe poczucie winy to mnie przytłacza, to psuje atmosferę. No, doprowadzać do tego, że cały czas mam ochotę, nie wiem, jestem w złej formie, że nie chcę z Tobą przebywać, bo ty ciągle do tego wszystkiego wracasz, rozdapujesz te rany, to przecież niczemu nie służy, wyciągasz sprawy sprzed lat, sprzed tygodni, sprzed miesięcy, po raz kolejny tracimy nerwy, tracimy czas, pielęgnujemy jakby tą złość, te negatywne emocje. I na przykład poradniki mówią, staraj się unikać w relacji ze swoim partnerem wyciągania takich sytuacji. Raczej załatwcie tę sprawę, już o niej zapomnijcie. No i to byłoby cudowne, rzeczywiście, żeby tak się dało, bo warto o tym pamiętać, że po prawej stronie tej naszej osobowości jest nasz charakter. I nawet jeżeli masz bardzo mocno rozwinięty zielony mózg, a ten zielony mózg, jak pamiętacie, to jest ten mózg właśnie gadzi, ten mózg, który pamięta to wszystko, co było kiedyś, który lubi wracać do sytuacji z kiedyś, do przeszłości, który ma silny instynkt samozachowawczy, bazuje na doświadczeniach z przeszłości, biologicznych, na własnej skórze, no i też jest takim właśnie przeczuciowo-intuicyjnym, i takim relacyjnym i lubi być z ludźmi. Więc jakby ten stereotyp mówienia o tym, że nie wracajmy do przeszłości już nigdy, dla zielonego mózgu jest trudny. Więc taka rekomendacja poza tym, żeby pamiętać o tym, że się różnimy, żeby nawet jak masz zielony mózg, żeby tam ciągle nie tkwić w tej przeszłości, żeby nie grzebać w tej przeszłości, żeby ciągle nie wracać do trudnych sytuacji z tej przeszłości, I kiedy pojawia się nowa trudna sytuacja, to ten zielony mózg go się mówi, a, bo to już wtedy kiedyś tam już była taka sytuacja, a już wcześniej jeszcze była taka sytuacja, ty ciągle taki sam sposób się zachowujesz, nieważne, że mówimy o przestrzeni 10 lat, to tak naprawdę jest ciągłe wracanie do tego samego motywu. I wiedząc, że Twój mózg tak ma, zawsze zadaj sobie pytanie, co chcesz uzyskać, tak? Czyli co tu i teraz ma się wydarzyć w związku z tym, że wracasz do tej przeszłości. Więc takie rozdapywanie ran z jednej strony może być trudne dla związku, ale pamiętaj też, że biostruktura zielona miwa do tego tendencję i ten zielony mózg nam każe do tej przeszłości wracać. I będzie wracał tam, szczególnie w trudnych sytuacjach. Więc, jakby taka wiedza z jednej i z drugiej strony, że to nie jest nazłość przeciwko komuś, tylko po prostu my jesteśmy tak skonstruowani no może troszeczkę uspokoić i uciszyć na przykład taką dysputę czy taką kłótnię właśnie w takich okolicznościach. Więc z jednej strony pamiętaj o tym, że to może być twoją domeną, a z drugiej strony też pamiętaj, że to może być taki obszar, w którym no, twojemu partnerowi może być trudniej. Drugi jakby mózg, drugi obszar to są takie gorące kłótnie w związkach, które czasami widzimy. One są takie bardzo mocne z tego naszego międzymózgowia, czyli z tego mózgu, który gdzieś tam ma to samo potwierdzenie, chce wygrywać. I pamiętam taką parę przesympatyczną, przecudowną, która właściwie każdą imprezę towarzyską kończyła kłótnią o to, że ona jeszcze chciała urodzić dziecko. On już twierdził, że już ma dosyć lat i że już nie chce tego dziecka. I po prostu to była tak gorąca kłótnia. Kłótnie, iskry szły, nikim nie dawał szans na przetrwanie, ponieważ oni cały czas walczyli o to wszystko. I to, co jest niesamowite, to to, że to były takie kłótnie, i takie słowa leciały, i takie zwroty, że. Ja byłam przekonana, że z tego już po prostu nic nie będzie, już nie mówię o szacunku, kulturze i tak dalej. Fakt jest dzisiaj taki, że oni są cudowną, szczęśliwą parą, to dziecko się urodziło, jest fajną dziewczynką, tato zakochany w niej oczywiście na maksa, związek, który w fajnej relacji w tej chwili jest. Natomiast mnóstwo ludzi, kiedy patrzy właśnie na taki mózg, to myśli sobie, dobra, to teraz nie ma szansy, żeby taka para przetrwała. A tak naprawdę tu jest kwestia komunikacji, czyli jak rozmawiać z partnerem, aby uniknąć nieporozumień, jak rozmawiać, żeby móc się dogadać. Pamiętajmy o tym, że każdy z mózgów zupełnie inaczej to robi, każdy z mózgów na zupełnie inny sposób komunikuje. I jest takie powiedzenie na przykład, że co w sercu, to na języku, tak? Albo że trzeba ludziom walić prosto z mostu. I osoby o dominancie międzymózgowym, one bardzo często właśnie tak mają, że one nie owijają. W bawełnę mówią wprost, jeszcze czytają jakieś tam różne poradniki dla osób w związkach, tam jest napisane, że nie warto odkładać kłótni na później, że za kilka dni to już po prostu będą niedomówienia, będą nierozwiązane konflikty, i że potem znowu one się dadzą we znaki, będzie można kiedyś do nich tam wrócić. Ja myślę, że to jest kwestia tego, żeby nauczyć się komunikowania w taki sposób, żeby nie oskarżać tego człowieka żeby poradzić sobie złośliwe komentarze na temat tego, co się dzieje, raczej powiedzieć prosto, co leży nam na sercu, ale też dać szansę na rozmowę, na dyskusję, dać szansę drugiej stronie. My, kiedy z moim mężem mamy takie dysputy między sobą, to chyba najczęstszym zdaniem, które ja słyszę, to jest: pozwól mi dokończyć, tak? Albo ja wchodzę w słowo, bo ten mój czerwona, moja czerwona subdominanta już gdzieś tam pcha się dalej. Więc myślę, że to taka, myślę, ważna rzecz, żeby zrozumieć, że im silniej rozwinięte jest międzymózgowie, tym jest większa tendencja do tego, żeby wyrzucać z siebie od razu wszystko. Jest nawet takie powiedzenie o czerwonej biostrukturze, skąd mam wiedzieć, co myślę, zanim. Usłyszę, co powiem. I wtedy ja mówię: Dobra, zaciągnij hamulec ręczny zaciągnij przez chwilę taki e, ten hamulec, którym po prostu sypiesz tym wszystkim e, i wyrzucasz z siebie stek informacji. E, często oczywiście są to złośliwe pretensje, czasem niecenzuralne słowa. E, znowu, e, zapamiętaj, że my się od siebie różnimy. Jeżeli ty albo twój partner życiowy ma silnie rozwinięte międzymózgowie, czyli układ limbiczny, czyli ten czerwony mózg w struktogramie, to on w sytuacji kłótni, mm, czy w sytuacji komunikacji z tobą jest tu i teraz. On nie patrzy na to, co było, on nie patrzy na to, jakie będą konsekwencje bardzo często, tylko tutaj po prostu sadzić Ci z tak zwanej grubej od razu to, co ma do powiedzenia. Nie zważając na, na to, co ty możesz czuć, co ty możesz myśleć. E, może być też tak, że bardzo dużo jest tutaj tej naszej własnej racji, tak? z czerwonego mózgu jest nasze samopotwierdzenie, czyli przekonanie o tym, że wiem lepiej. Wiem, jak ma być, wiem, co się ma wydarzyć, i to nasze samopotwierdzenie czasem jest największym kłopotem, właśnie w konfliktach. Bardzo ważne jest też, żeby pamiętać o tym, że tutaj jest dużo spontanu, że może nam do głowy przyszła jakaś dziwna myśl, coś, co w ogóle nam się nie spodoba, e, i czy jednej, czy drugiej stronie, więc też warto uważać. Czerwony mózg to mózg emocji. Tutaj zasadzimy czasami i jest przykro. E, czy ty, czy twój partner macie mocno rozwinięte czerwony mózg, dajcie sobie po prostu na wstrzymanie. Włączmy ten hamulec ręczny. Pamiętajmy, że kultura osobista, szacunek do siebie e, to jest podstawa i nie wytłumaczymy się potem, że a, bo mój czerwony mózg tak zadziałał. Skoro wiesz, że masz do tego tendencję, to zamknij buzie i po prostu w następnej rozmowie z tym swoim partnerem, zatrzymaj się przez moment i powiedz: Dobra, no chyba kurczę, tutaj przesadziłem. No rzeczywiście, może to było bez sensu, może powinienem coś tam inaczej się zachować. Także tym bardziej na, w tym czerwonym mózgu uczmy się tej komunikacji ze sobą, no bo może być czasem trudno. No i oczywiście w relacjach naszych partnerskich mamy do czynienia też z naszymi niebieskimi mózgami czyli z tymi mózgami z kresą mózgowia. Tutaj przychodzi mi do głowy taka, taka historia jednego z naszych klientów, który podszedł do mnie po zakończonym szkoleniu, mówi, wiesz Ania, ja Ci tak strasznie dziękuję za to, że Ty mi powiedziałaś, że to, że mam niebieski mózg, to nic w tym złego. On ja mówi, ale o co chodzi? On ja mówi wiesz, w naszej rodzinie ja jestem jedyny taki niebieski. Moja żona taka czerwono-zielona, mój syn po prostu zielony w kosmos, moja córka czerwona w kosmos. Oni wszyscy mają deficyt tego niebieskiego mózgu. Ja ciągle słyszę, ojciec, ale ty jesteś dziwny, ale z tobą nie można komunikować. Ta moja żona, która po prostu przychodzi, ciągle chce mi opowiadać, co w pracy zwierzać się. Mówi, wiesz, no ja ją kocham, ona jest dla mnie ważna, ale mi się nie chce tego wszystkiego wysłuchiwać. Co było w pracy, to jest w pracy? Ja przecież nie przychodzę i nie opowiadam o tym. I więc ja siedzę i po prostu tylko marzę o tym, żeby do tego lasu z tym psem pójść i żeby tam była taka cisza i żeby nikogo nic nie chciał. I ten las też kojarzy mi się z taką historią z mojego życia, kiedy też na początku naszej relacji z Pawłem y, były takie sytuacje, jak ja go po domu szukałam, gdzie on jest, nie ma Pawła. Patrzę przez okno, no on w ogrodzie sobie chodzi, spaceruje, no więc ja kurtkę narzucam, lecę do tego ogrodu, mówię sobie, kochani, już jestem, możemy znowu być razem. A on wtedy tak patrzył na no mnie i mówi, dobrze Aniu, to chodźmy już do domu. Wtedy nie znałam struktogramu i nie rozumiałam, a że niebieski mózg to jest ta słynna potrzeba intymności. To jest to, co czasami pół rzadkiem, pół serio nazywamy takim wejściem w karton niebieski i siedzeniem tam. Tak samo jak miłość, tak samo jak intymność, mogą się wydawać takie górnolotne i niejednoznaczne. Ale im silniej masz partnera życiowego, który ma rozwinięty niebieski mózg, to pamiętaj, że on potrzebuje właśnie tej intymności, o której Wam mówiłam, kiedy. Zielony Pan na szkoleniu chciał przytulać swoją niebieską żonę. Ta intymność to jest czymś, co daje naszemu partnerowi życiowemu dystans. To jego przeżywanie z różnych sytuacji, radości, szczęścia, ale też problemów, właśnie związane jest z tą intymnością i niebieski w taki sposób będzie przeżywał, będzie zdystansowany. Kiedy jesteś w stanie tą jego intymność uszanować, to jakby. Włącza się też taki mechanizm pod tytułem, hmm, ktoś szanuje moją intymność, e, mogę jakby mm, wierzyć, że ta osoba jest dla mnie, mogę właśnie z nią być, mogę na niej polegać. To też nie zawsze jest tak, że wszystkie przeżycia trzeba współdzielić od razu. E, czasem jest tak, że niebieski musi pierwszy przeanalizować o głowie trudną sytuację, zebrać argumenty w sytuacji kłótni i dopiero do nas przyjść, powiedzieć o co chodzi. E, czasem też nie potrzebuje tego wsparcia od razu, takiego emocjonalno-uczuciowego od nas i tu jest znowu taka kwestia, żeby stworzyć szczęśliwy związek, musisz zrozumieć, że skoro jest twój partner bardziej taki, powiedziałabym, niebieski, ma tą nową korę mózgową, to międzymózgowie silniej rozwinięte, no to on siłą rzeczy będzie bardziej wycofany, taki samoświadomy, bardziej powściągliwy, bardziej będzie szukał odpowiedzi w sobie, w czasie, który ze sobą spędza. A nie będzie cały czas potrzebował być w relacji z tobą. Nie będzie cały czas potrzebował, żebyś gdzieś tam go dotykał, przytulał. Też tu i teraz nie jest dla niego aż tak istotne, dużo ważniejsza jest dla niego ta przyszłość. No i on też robiąc różne rzeczy w życiu stara się, żeby te rzeczy były logiczne, poukładane że jeżeli już, nie wiem, robicie remont, to tak jak u nas w domu była wielka afera o to, że w podłodze drewnianej miał być, miała być dziura taka do kontaktu, wiecie, tak żeby komputer włączyć, czy lampki na święta i afera w naszym domu przez kilka tygodni, gdzie subdominanta niebieska mózgu Pawła chciała to, ten kontakt zrobić, a ja mówiłam, nie, moja piękna podłoga, w ogóle nie chcę, pierwszy raz mam żyć taką fajną podłogę i totalna afera, dzisiaj jestem maksymalnie wdzięczna za to, że to miało miejsce, bo dzięki temu po prostu zwyczajnie mogę pięknie podłączyć sobie grilek, taki wiecie na, na stół, kiedy przychodzą przyjaciele i mogę z tego skorzystać już o lampkach na święta, nie mówię. Więc ta, ta, jakby ta nasza różnorodność w związkach wynikająca z tych trzech różnych mózgów, z tych naszych zielonych doświadczeń, z tej naszej czerwonej decyzyjności i logicznych uzasadnień, to jest to wszystko, co jest tak mega, mega istotne, żeby po prostu dobrze funkcjonować i i mogłabym tak długo tutaj opowiadać, bo mam dziesiątki przykładów naszych przyjaciół, znajomych, ale jest jeszcze jedna taka rzecz, która bardzo pomaga, bardzo pomaga w związku. Tą rzeczą dla mnie jest po prostu poczucie humoru. Kiedy już po prostu czujesz, że Twój związek jest tak nadymany, że te wasze mózgi tak się różnią, że tak bardzo różni się charakter, postrzeganie świata tej samej sytuacji, to może warto czasem włożyć tam. Takim i tak trochę na luzie do tego podejść i po prostu troszeczkę zdystansować, po prostu rozbawić. I pamiętajmy o tym, że poczucie humoru to nie szydzenie, to nie ironizowanie czy powodowanie sarkastycznych komentarzy. To ma być coś, co wychodzi z miłości, po prostu. Więc może, żeby przełamać czasami trudne sytuacje, po prostu trzeba w to poczucie humoru wejść słuchajcie, tych sytuacji z mózgiem i ze związkami pewnie macie dziesiątki swoich własnych. Podzielcie się proszę pod dzisiejszym materiałem, który jest rozpoczęciem całej serii instrukcji obsługi mózgu. Dzisiaj troszeczkę o związku było. Podzielcie się swoimi przykładami z życia, czy już znaliście struktogram, czy nie znaliście, jak to było u Was. Subskrybuj nasz kanał, jeżeli Ciebie jeszcze tutaj nie ma. To tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Cię serdecznie. A i może podejdź teraz do swojego partnera, jeżeli on jest i tam go Przytul, ucałuj, w zależności od tego, czego potrzebuje, jaki mózg właśnie ma. Trzymajcie się, kochani, zdrowo i do zobaczenia za tydzień o godzinie 18. Pa, pa!